Witajcie w piątek, 21 maja. Dzisiaj dzień zwiedzania. Ale mi się zrymowało. No co, Salwador. Jesteśmy na placu Campo Grande. Dojechaliśmy tutaj od nas autobusem. I teraz mamy przesiadkę w drugi autobus. Numer 201. I próbujemy się dostać na praktycznie sam północ miasta, żeby zobaczyć najbardziej znany i najsłynniejszy kościół tutaj w Salwadorze. I dokładnie, to nie jest ten, który oglądaliśmy, ten taki złoty i skromny, ale to właśnie ten, do którego zamierzamy się dostać. Są tu gdzieś, zobaczcie, dwa przystanki z tej strony i nie wiemy, z której strony ten autobus odchodzi, także tak stoimy sobie pomiędzy. Na razie jeździmy według Google Map. Na razie wszystko się sprawdza. Zobaczymy dalej. Jest 201 Montserrat. Na razie jedziemy na gapę, słuchajcie, ponieważ tutaj kasjer nie miał jak wydać ze stówy, więc grzecznie sobie stoimy tutaj w przedniej części autobusu przed bramkami. Co będzie dalej, nie wiemy. Dobra, jesteśmy na miejscu, dotarliśmy. No, przejażdżka trwała teraz chyba z dobrą godzinę, także zeszło nam od naszej miejscówki 2 godziny jak nic. Ale jesteśmy dosyć daleko, bo gdzieś jeszcze 10 km na północ od ścisłego centrum historycznego. I to jest miejscówka, to jest ta miejscówka. I Jezus, jak to się czyta? Igreja do Bonfim. To jest bazylika Nosso Senhor do Bonfim, co oznacza na polskie bazylika naszego Pana Dobrego Końca. O, w ten deseń. I to jest właśnie najsłynniejszy, najbardziej znany kościół w Salwadorze. Tutaj odbywają się największe uroczystości religijne w tym mieście. No i też w całym stanie chyba. A, słuchajcie, przejechaliśmy się za darmożkę. Po prostu facet nam powiedział, że nie ma jak wydać, koniec, mamy jechać. I tyle. Pokazał nam, gdzie mamy wysiąść, także luzik. Zaoszczędzone 8,80. I tutaj oczywiście też jest taka tradycja wiązania tych takich kokardek, które dostaliśmy. Każdy supełek oznacza po prostu jakieś życzenie, tak? Jakąś prośbę o spełnienie życzenia. Jezus Maria, Bata zaraz tu 20 nakręci. Zdjęcie, ale co? Będziesz na filmie, nie na zdjęciu. Dobra, wyłączam kamerę, bo Bata chce być na zdjęciu. Zawiązałem całe 3 supły, słuchajcie. Pierwszy supeł to była kasa, drugie to była kasa i trzecie to chyba szczęście. Bo ci, co byli na Titaniku, mieli kasę, ale szczęścia im zabrakło. Takie słyszałem powiedzenie. Zaraz wejdziemy do środka. Yeah.
Jeżeli chodzi o wrażenia estetyczne, to na pewno ten kościół świętego Franciszka robi dużo większe wrażenie, jak wiecie, no złoto. Natomiast jeżeli chodzi o takie wartości duchowe, no to widać, że pielgrzymi po prostu tutaj przychodzą i to w różnych intencjach. Zobaczcie na ilość po prostu tych kokardek z prośbami. Tutaj na pewno przychodzą w sprawach jakichś zdrowotnych. Zobaczcie, to są jakieś części ciała, które pewnie tutaj zawieszają w prośbie o uzdrowienie. Tutaj zobaczcie masę zdjęć. Tam pewnie przychodzą ludzie gdzieś tam podziękować. Na przykład są ludzie, zobaczcie, którzy gdzieś tam skończyli jakieś studia. Akurat takich miejsc to jest w Ameryce Południowej bardzo dużo. Największe, jakie widzieliśmy, no to chyba była ta bazylika Matki Boskiej z Guadalupe w Mexico City. No tam po prostu było tego tyle. I przejdziemy się w kółko tutaj, wokół tej bazyliki może być ładny jakiś widok na miasto. Tam zobaczcie, też byłby, ale troszeczkę drzewa zasłaniają. Może tam. Obrigado! Zastanawiałem się, czy zejść, jak to słusznie teraz Bata powiedziała, potem trzeba będzie wejść. Jesteśmy, słuchajcie, w takim miejscu, że no, co nam przyszło innego, jak jeść mukekę. Dzisiaj zobaczcie, jeszcze inna wersja, jakaś inna ryba w sosie takim pomarańczowym, żółtym. Tam to było w takim typowo pomidorowym, czerwonym. Dodatkowo zobaczcie, jakaś jeszcze fasolka jest do tego. To jest to, o czym mówiłem, czyli to jest to takie pire z tego sosu, które zostaje z tej ryby z mleczka kokosowego. No i standardowa posypka. No, wygląda zacnie. Wygląda naprawdę zacnie. Smacznego. Jeżeli chodzi o ilość, no to to przedwczorajsze wygrywa, natomiast jeżeli chodzi o smak, o doprawienie, no to dużo lepiej tutaj, słuchajcie, czuć mleczko kokosowe, bardziej doprawione, naprawdę czad. Nawet ta taka leguminka, to pire, tam nie czuliśmy żadnego smaku, natomiast tutaj naprawdę było rybnie i kokosowo, czad. No. Co to za drzewo, słuchajcie, kurde, myślałem, że to melonowiec, nie, to nie jest melonowiec.
Wow. No ciekawe, z ciekawości sprawdzę. Zobaczcie, takie żółte owoce, niewidne. Słuchajcie, Google mi powiedziała, że to jest drzewo pomarańczowe. Ale zapytaliśmy się pani i powiedziała, że to się nazywa Munguba. To jest tak, ale... właśnie tak wyglądało jak kakaowiec, ale my widzieliśmy mniejsze kakaowce, ale to jest ten rodzaj. To nie jest kakaowiec, jakiś tam jego szwagier. O, tak powiedz. Dobra, to chyba musimy znaleźć przystanek, to chyba ten. No i co, i pomalutku wracamy. W takim tempie, jak będziemy zwiedzać, słuchajcie, ten Salwador, to filmik pewnie z trzech, z czterech może zwiedzań, może jakiś powstanie. No, ale tu też czas. Tutaj, żeby dojechać od nas, to słuchajcie, 2 godziny. No co, godzinkę, dwie tutaj pochodziliśmy, z powrotem 2 godziny. I cały dzień. Okej. No, dobra, koniec zwiedzania, widzimy się. Jeżeli nie jutro, nie, jutro jest opalanko, nie? Tak, jutro jest opalanko. Więc pewnie coś zrobimy pojutrze, w niedzielę. Do niedzieli, na razie. Jeszcze przebitka tutaj na bazylikę i na miasto. Witajcie w poniedziałek, 23 maja. Od naszego ostatniego wejścia już minęło parę dni, już nawet nie pamiętam, kiedy byliśmy w centrum Salwadoru. Ach, mniejsza z tym. Włączyliśmy już totalnie tryb wakacyjny. Słuchajcie, plażowanko, chodzenie po okolicy, siedzenie na murku nad morzem, piwko, zupełnie totalny chill out. No ale dzisiaj, słuchajcie, pogoda taka jak widać, więc ruszyliśmy Dubska i postanowiliśmy podjechać pod Lagunę del Abate. To jest... No, praktycznie jesteśmy w centrum miasta. Zobaczcie, jak to wygląda. To nie jest centrum stare, tylko tu już troszeczkę dalej. Te zabudowania nie wyglądają zachęcająco, ale koloryt jest. Zalew Dique de Tororo. Elegancko. Powiem zalew, nie zalew, ale mnie najbardziej fascynują te zabudowania. Są po prostu niesamowite. To jest przecież taka samowola budowlana i zobaczcie, kurde, to się trzyma. Po co też tu w ogóle przyjechaliśmy na ten zalew, który nie wygląda jakoś okazale, a to jeszcze, że Bata wyczytała, że tutaj przy tym zalewie są jakieś posągi. Są. Są posągi, które przedstawiają kulturę, tak? Kulturę też troszeczkę związane z religią, tą właśnie afrobrazylijską. Faktycznie są, ale są po drugiej stronie jeziorka, więc pokażę je, jak obejdziemy ten zalew koło. Może nie jest szeroki, ale jest bardzo długi ten zalew, zobaczcie. Także no, będzie parukilometrowa przechadzka chyba. Teraz upolujemy czaple. Jest. A, pięknie. Widać z oddali. Oddali już
te posągi. A tak prawdę powiedziawszy, to już miałem już w ogóle nic nie nagrywać. To miałby być już miasto, to miał być przedostatni odcinek, ostatni odcinek już naszego powrotu. Ale jak już jesteśmy, mówię, w takiej dzielnicy troszkę mniej turystycznej, warto by też pokazać, jak to wygląda. Szczególnie, że tu jest dużo, dużo luźniej w takich miejscach, bo na przykład w Rio bym się raczej nie odważył wyciągać kamerki i telefonu. Tam troszeczkę to inaczej wyglądało. O, zobaczcie, ile tych... Tu się zaczynają te posągi. O, a tam mamy stadion jakiś, zobaczcie, nawet nie wiedziałem. O, o, będzie co nagrywać, słuchajcie, będzie co oglądać. O, i to są, zobaczcie, tutaj jest 8, tak, 8 naliczyliśmy posągów właśnie związanych z tradycją, kulturą i wierzeniami tutaj ludności afro-brazylijskiej. Ale zobacz, jaki dorodny kaczek. Pięknie. Ale jak broni... O kurde, chyba jogin. Skubaniec, no ćwiczy chyba jogę. Ale broni, jak Bata podeszła, to broni chyba swojej konkubentki. Ale ładne. Brazylijski. Ja chyba wiedzą, że nic nie chcemy im zrobić. Browar musi być. Bardzo przyjemnie tutaj. Ładnie. Powiem wam, że już nam się znudził trochę widok plaży i oceanu. Także zawsze coś nowego. O, tutaj z widokiem na wędkarzy napijemy się. Ale zobaczcie, jaka chmura tam przyszła. Normalnie zasłoniła prawie te wysokie bloki. No, zaraz może lunąć. No i kurczę, zaczęło padać, także na razie jeszcze drzewo daje nam schronienie. Piwko. Bata dzisiaj zdrowo. Akai. No, tu mają pierdziolca na punkcie Akai, bo jest wszędzie, słuchajcie. W każdej budzie, nie? Są specjalne takie małe restauracyjki właśnie tylko z tym Akai, tylko bardzo lubią dużo dawać dodatków słodkich. Tutaj też nie obyło się bez mleka skondensowanego na wierzchu. No to jest dobre, to jest dobre. To zdróweczko. Ale postraszyło nas tym deszczem z spodu, parę kropelek gdzieś chyba idzie bokiem, że ruszyliśmy się dalej. O. Fauna, były kaczki, są ichnie ptaszki, to takie chyba ichnie wróble. No zobaczcie, jak można sobie wypożyczyć rower wodny. Nie.
Jezu, jak tu stromo, zobaczcie. O matko boska. No, tu trzeba mieć dobre hamulce ręczne. Może tam się wdrapiemy, słuchaj. Chcecie się zobaczyć, jak wygląda taka dzielnica w środku? Ono tak wygląda, jak wygląda, na takie fawelowo, tak, no zupełnie fawelowo, ale widać, że tu jest okej, okay, że to jest po prostu normalne osiedle. Normalne, no tak, no chyba tak. No podejdziemy najpierw tutaj do stadionu, zobaczymy, jak wygląda. O, tu jakaś taka chyba lepsza knajpka. Taipava Arena Fontenova. Zobaczcie, nawet na przestrzał widać arenę. Tak, widać krzesełka, telebim. Także jakby się tak uprzeć, to można sobie stanąć tutaj na parkingu i oglądać, co się dzieje bezpośrednio na telebimie. Jak postanowiliśmy, tak robimy. No wejdźmy tutaj głębiej w tą dzielnicę. Zobaczmy, jak tutaj się żyje. No, jesteśmy blisko stadionu, więc oczywiście jakieś wszystkie knajpki i sklepiki są w barwach klubowych. Esporte Clube Baia, założony w 1931. Ale zobaczcie, jakie tutaj forki są pozaparkowane. No, także tak jak powiedziałem, no spokojnie, jak się przejeżdża przez miasto od rogatek, to tak 60-70% to właśnie tak wygląda, albo jeszcze gorzej. Ale to słuchajcie, to są, zobaczcie, najnormalniejsze dzielnice, jak się wejdzie. Jezu, słuchajcie, to jest 40 chyba 5 stopni pod górę. Ale zobaczcie, jaki widok. No, się poczułem troszeczkę jak w górach. Zupełnie się nie spodziewaliśmy takiej miejscówy. Cisza, spokój. Danada. Facet nam podziękował, bo nie mógł zapalić i go po prostu popchnęliśmy pod górkę, żeby mógł sobie zjechać i zapalił wtedy. To po prostu chyba robi takie gorsze wrażenie, jak się jedzie gdzieś główną ulicą, po prostu te bloki takie na wzgórzach, a jak się już wejdzie w głąb, naprawdę jest bardzo normalnie. Bardzo dużo kościołów protestanckich. Zresztą jak teraz obecnie w każdym kraju w Ameryce Środkowej czy Południowej. Weszliśmy do knajpki, także zjemy sobie
ich przekąski. Znamy już te rzeczy, także nic nowego, ale dobre i zapychające. Zjemy na miejscu. Takie ceny, proszę bardzo. Poprosimy o kawę bez cukru. Słuchajcie, pan nas już piąty raz pyta, czy na pewno. Jest po prostu nieprawdopodobne, że pijemy bez cukru. Tak jesteście w Brazylii, to właśnie na przekąskę takie coś będziecie jedli. Pojęcia nie mam, jak to się nazywa. To jest, tego jeszcze nigdy nie próbowaliśmy. Dawaj, robimy kącik gastro. A? Obrigado. A, z mięskiem, zobaczcie. Tak. Także wszystkie te rzeczy, one w sumie inaczej wyglądają, są inaczej troszeczkę robione, jeżeli chodzi o ciasto, ale wszystkie właśnie mają takie dosyć dużo, tak, dosyć dużo po prostu tego wkładu mięsnego i to jest dobre. Prawda. Zapychające. A my pijemy do tego gorzką kawkę. Naprawdę nie przesadzam. Pytał się nas 5 razy, czy na pewno bez cukru. Dobra, pojedzone. Naprawdę są fajne, fajne. Lubię takie rzeczy konsumować. Dobre i takie sycące, nie? Także dla kogoś z mniejszym zapotrzebowaniem kalorycznym dwa spokojnie wystarczą na obiad. Kogoś z większym, no, trzy. Naprawdę jesteście full. I ekonomicznie. Mam na dwójkę z dwoma kawami 30,50. Jakaś taka klimatyczna ruina. Nie wiem, czy to kościół, czy jakiś inny budynek. Teraz może podejdziemy bliżej zobaczyć. Ale ja lubię takie klimaty. Jezu. To jest 100 razy lepiej niż w tych nowoczesnych dzielnicach, nie? No. To był jakiś, słuchajcie, chyba kościół. No, wcale się nie dziwię, jeżeli tu jest ponad 350 kościołów, że wiele z nich wygląda tak właśnie. No nie można wszystkich utrzymywać w dobrej kondycji. O, tutaj to się dzieje. To jest Brazylia. Trzeba wejść po prostu w takie dzielnice. Ale ciekawe, czy tymi schodkami da się zejść na niziny. No spróbujmy. Ale klimat. Czad. Ranny w boju kotek. Biedny. Oj, oj, oj. Biedaczysko. Ale klimacior. Ja pierdzielę. Czad. Muszę zejść ten dół, do samego dołu? No, już prawie zeszliśmy na dół. Podoba mi się tutaj, naprawdę.
tak w sumie szliśmy na pałę, nie patrząc na mapę i słuchajcie, udało się zejść do jeziorka. Także idealnie. Ale ładny kolor piacika. Znaczy, tu jest tak brzydko, że aż pięknie. Jeszcze na brzegu, zobaczcie, chyba tak widzę cztery różne figury. Tam była kobiecina z mieczem, tutaj z dwoma wężami. Tutaj z ptactwem i z roślinnością. I ostatnia postać też z mieczem. No i kurczę, zaczęło w tej chwili padać. No nie ma co, ja zaraz wrzucam wyszukiwanie w Google'a, jak do nas dojechać. No i lecimy. Dużo już chyba nie pooglądamy dzisiaj. Chyba, że chwilę przeczekamy tutaj. A, teraz zauważyłem, zobaczcie, że tu można sobie biegać wokół jeziorka. Jest zaznaczony kilometraż, w zależności czy się biegnie w jedną, czy w drugą stronę. No, fajnie. A, poznajecie? Tak, drzewo kul armatnich. Prawdopodobnie gdzieś na tej ulicy, tą ulicą przejeżdżają autobusy w kierunku Ondiny, czyli naszej dzielni. Tylko znaleźć przystanek. O, chyba tam jest przystanek. Okazało się, że tamten przystanek to jest przystanek widmo, więc jakaś dziewczyna po prostu nam wytłumaczyła, że powinniśmy podejść dalej kilkaset metrów i dojdziemy do terminala autobusowego i tam już sobie damy radę i faktycznie jesteśmy, znaleźliśmy tabliczkę z peronem F3, zobaczcie, jest ostatnia miejscowa Ondzina, czyli nasza. No co, słuchajcie, żegnamy się, czekamy na autobus, jedziemy. Myślę, że to już przedostatni film, jeżeli chodzi o naszą twórczość. Widzimy się, myślę, za dwa dni, w środę. Do zobaczyska. Na razie. Lewa, co mija, lewa, bada, kurwa!